Pamiętacie te czasy, kiedy wchodziły dopiero karnety? Kiedy nie było karnetów plus, jak teraz. Tylko karnety dopiero wchodziły, był zwykły karnet i to jeszcze za geny. O, te czasy już dawno minęły. Ale czy na pewno? To się dzisiaj okaże. Dobra. Chodzimy do Brawl Stars, gdzie wchodziły karnety. Dziewiąty sezon. A. Karnet za geny. To były piękne czasy, ale już ich nie ma. Kiedyś były, ale już. Może i karnet dziewiąty to już jest serio. Jakby to było wczoraj. Ja pamiętam jak Lola wchodziła, to jakby było wczoraj. Oh. Jak te postacie się wszystkie zmieniły. Shelly też dostała teraz Remedela. Nita. Jej Freddy Fazbear. Nie no, tak serio. Freddy Fazbear w sumie się nie zmienił, ale Cold. Bull. W sumie Bull dostał remodela ostatnio. Ale nie jakiegoś super dużego. To były piękne czasy. Poco, Rosa, Rico. I Piper. I Pam. I Spike. To były czasy, które ja pamiętam. Jesse. Już tu jest niestety z remodelem. Ale czy tu jest Penny bez remodela? OG Penny. Brock. Dynamite. Nie, ale w ogóle nie te bramówki teraz tak strasznie dziwnie wyglądają. Bo teraz w normalnym bramówki inaczej o wiele wyglądają te bramówki, gdzie tutaj. Sorry ogólny za ptaki w tle. Kruk już z remodelem, ale. I chromatyczna rzadkość. Oh, 9 chromatyków było. Gale, Serge, Colette i Lou. Pułkownik Raz, Bell, Bass, Ash i Lola. To byli wszyscy wtedy. O, to były stare czasy. Jak jeszcze były skrzynki. I tu jest właśnie mega skrzynka, którą dzisiaj otworzymy. Widzowie, uwielbiam te czasy stare, ale one raczej już nie wrócą. Nigdy, niestety. Nie wrócą już. O, zagrałem kimś, na przykład takim Rico, ale. O kurde. Stare roboty. Ja wale. Pamiętacie te roboty? To są stare roboty, jeszcze OG. Jakie te roboty tu są wielkie, teraz są o wiele, wiele, wiele mniejsze te boty. Ja cię, to się wszystko tym Brawl Stars zmienił. O. Zagrajmy sobie pierwszą grę, taką OG. Tu jest jakaś szelka. OG gry, kurde. Dobra, tak mnie nie wnikajcie ogólnie. Ale OG to jest wszystko. Kurde, tu jest Edgar. I tu jest Megabox, którego otwieramy. Oczywiście Damien. Damian, pamiętam twoją taktykę. 3 obroty taktyczne. Zawsze dawała szóstki. I czy nawet tutaj ona się sprawdzi? Dobra, sprawdzę. Raz. Dwa. I trzy.
O, dobra. No i Nogspak. Szóstka! Damien! Damian. Jak to oglądasz w cowotwie, widzisz tutaj nawet ta taktyka twoja działa. Damien. Nie, no nie oglądasz tego, ale Damien. Nawet w tej grze tutaj twoja taktyka działa. Jest otwieran. 44 punkty do Barley'a. 31 punktów mocy do Colta. 26 punktów mocy do Nity. 43 do El Primo. 27 do Poco. I świecąca jedynka. Uwaga! 3, 2, 1. Mamy nowego zadymiarza na moim koncie! Jest to Jackie! Yo! Damian. O kurde, ale że nawet tutaj działa taktyka Damiana. Do tego się nie spodziewałem. Widzicie, widzowie. Nieważne jaki broń, wszystko, taktyka Damiana zawsze działa. Nawet przy Stardropach. Ale to było dawno, dawno, dawno temu. Grało się wtedy i się cieszyło z jakiejś, nie wiem, jak się dropnęło coś. Piękne to było. Gdy, nie wiem, dropnąłeś legendę albo coś, to się zesrałeś. To było piękne, a teraz jakieś trophy roady. Znaczy nie trophy roady, tylko droga star. Star drop legendarne. Ach, szkoda gadać. Ale zarówno jak i teraz, i wtedy, to był piękny Brawl Stars. Powie mi ktoś, dlaczego w tej podróbce tu jest jakiś gengrab? Dobra, never mind. Zowie. Piękne czasy, stare. Stare jak świat. O Boże. Niestety szkoda, że nie ma kod twórczyni Argosync i go nigdy nie będzie, nawet w językiem Brawly. Ale to nieważne. Ale nawet nie ma Damiana, bo nie wiem, Paty Jamie. Widzowie, ja się żegnam. Naru!